Siemanko moi drodzy, w kolejnym materiale, dzisiaj taki trochę luźniejszy vlog. Będzie to połączony film z konfrontacją na autostradzie pewnego auta, właśnie po to auto jedziemy. I troszeczkę sobie w tym odcinku luźno porozmawiamy, pojeździmy, pobujamy się po mieście i zobaczycie tego małego killera, nie? Także jesteśmy prawie już na miejscu, jedziemy do garażu i tam się spotkamy. Także zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego luźnego filmu. No i jesteśmy już w garażu na miejscu. No i niech Was nie zwiedzie niepozorny wygląd tej Audi A3. Ale jest to Audi, która już była u mnie na kanale. Był taki mały wywiad nagrany z właścicielem. Jest to 3.2 Power6. I tutaj możecie zobaczyć na dole takie rurki małe. To jest intercooler, czyli to jest właśnie ta sama, co nagrywałem, czyli 3.2 VR6 Turbo, która generuje lekko ponad 500 koni i ponad 600 N. A dzisiaj jedziemy na przejażdżkę. Another tragedy and we just seem so numb. Need the peace, humanity is dumb. In the streets we see police don't freeze but run. And then that thing that you know somebody reach for the gun. Then the murder get reciprocated. Man, I swear that I call shit discombobulated. All these people picking sides, I'm just trying to circumnavigate it. Got me thinking, man, the situation getting complicated. Let me tell you, all the 90s, baby, got the juice now. Maybe what a generation that can understand that the content of the character is the measure of a man. If you got breath up in your lungs and the future's in your hands, we don't stand for no put downs. Let them know we still fam if you're Pella Brown. We would like to welcome you into the tribe now. Cause we ain't with no moment, they gon' die down or lie down. Dobra, jesteśmy po myjni, auto musi się też jakoś prezentować, fakt, w tym materiale więcej spędzimy czasu w środku, ale żaden problem, tak? Także jedziemy na krótką przejażdżkę i później będziemy nagrywać jeszcze jeden materiał. A ten, jaki to będzie materiał, to zaraz się wszystkiego dowiecie. Dobra, tutaj sobie w prawo pojedziemy. Kurde, ten dźwięk, no radio wyłączone, radia nie trzeba, kurczę. Po co komuś radio, jak VR6 dobrze brzmi, nie? Nieraz jak na parking wjeżdżam, to też zostawiam opuszczone szyby, dopóki nie zaparkuję. Tak. Trolujesz ludzi czasami na drodze? Nie. Nie? Spokojnie jeździsz? Nie, wiesz co, powiem Ci bardziej, że jeszcze jak miałem poprzednie samochody seryjne jakieś tam, no to ktoś tam jechał szybciej, no to mi się zdarzało, tak? Tylko nie miałem wtedy czym, a teraz tak, wiesz, jadę i jedzie jakiś tam, widzę, nie wiem, chociażby, no nie, przykładowo, no BMW czy jakiś inny samochód, tak? I coś tam, albo mu się spieszy, albo on próbuje mnie ten podejść, no to tak, no, jak jakiś ciekawszy samochód by był, tak mi się zdarza na autostradzie rzeczywiście, jak jakiś ciekawsze auto się trafi, no to tak, to spoko, no to przydepnę, nie? Ale tak, po mieście, kurde, z tymi seryjnymi samochodami, no wiem, że nie ma podejścia, to mi się nie chce. Jeszcze nie ma temperatury odpowiedniej, ale ten, temperatura w skrzyni dłużej się nagrzewa chyba, nie? Dłużej się nagrzewa, nie? Właśnie chodzi o to, dlatego chcę go rozgrzać, bo launch controla nie odpalisz, jeśli skrzynia nie będzie odpowiednio rozgrzana, bo ci nie pozwoli po prostu. Okej. Okay. Nie, no to już jak jechać na tą konfrontację, to w pełni przygotowanym autem, no nie? Właśnie, no nie mówię tu o myjni. No, myjna swoją drogą. No. Nie, mówię właśnie, jakbyś właśnie chciał zarostomierzyć, no to możesz sobie zmierzyć w
chociażby nawet z ciekawości do materiału, że bez tego, chociaż procedura tutaj jest spokojna, bo jest bez pompowania turbo, nie tak jak w S-kach, tym bardziej, że mówię, tutaj w S-kach pewnie turbo trochę szybciej łapie. Możesz sobie na przykład porównać, jak auto startuje bez launcha, a z launchem. Nie? Ja tam gdzieś sobie mierzyłem to tam swoimi technikami, no to launch coś tam daje. Tak? Tyle ci mogę powiedzieć. Podpowiedzieć, dobra. No to zrobimy jeden pomiar taki, drugi taki i wiesz, zobaczymy. Możesz to na przykład zrobić na zasadzie, że start po prostu, wiesz, wciskasz gaz na przykład na zasadzie, że tak jakbyś startował ze świateł, czy chciał się włączyć do ruchu, nie? No to po prostu no, trzymam hamulec tylko i wyłącznie i zapali się zielone i po prostu zmienię nogę na gaz. No, a propos zielonego. No to coś takiego, a typowo tak, żeby na przykład, mówię, no jak tak, tak agresywnie ruszyć, jak nie? Agresywnie, no tam sobie z trochę wyższych obrotów rusza, ale to jeszcze nie są takie obroty, żeby turbo było, wiesz, napompowane, a dwa, że te nowsze Audi, te dwulitrówki, jeśli się nie mylę, no to mają taki system, że jak trzymasz go na launch control, no to turbo się pompuje, a tutaj czegoś takiego nie ma. No bo tam turbo przede wszystkim masz seryjnie, a jednak no to tutaj wtedy musiałbyś, nie wiem, no nie na seryjnym komputerze, tylko na, no. Podejrzewam, że tak. Na jakimś MU Classicu czy coś takiego, nie? No. Na MU przede wszystkim o to mi chodziło. No, a na przykład wracając do tego, znaczy wracając, ale chciałbym powiedzieć parę zdań na temat cen tych samochodów, bo jak nagrywaliśmy pierwszy raz, to swoją drogą wyświetli właśnie tutaj, moi drodzy widzowie, link do tego filmu. Z ciekawości sprawdzałem, ile takie samochody już utrubione kosztują. To były to ceny rzędu około 60-70 tysięcy. Jeszcze zanim będziesz chciał powiedzieć, ile zapłacić za to samochód, to nie mów, bo to nie o to mi chodzi, nie? Ale takie były ceny, kiedy my nagrywaliśmy? Prawie 2 lata temu. No, jakoś tak. Półtorej roku na pewno, bo my tak. Chyba jakoś na wiosnę bardziej. Tak, no bo to był jakoś chyba luty, marzec, nie? No, no to jak patrzyłem, tylko znalazłem chyba Golfa 5. Ale nie wiem, czy one mają na 4 napęd, ale znalazłem tetetkę jeszcze. Ceny 60-70 koła, nie? Na dzień dzisiejszy ostatnio, przez przypadek oczywiście, wyświetliła mi się na fejsie oferta do sprzedania Golfa R32 za chyba 70 tysięcy seryjnego, nie? No fakt, on dobrze wyglądał i tak dalej, ale sam fakt, że 70 tysięcy, nie? On kosztował chyba prawie 70, tam, nie, tam bez paru złotych, nie? I kurczę, no co mógłbyś powiedzieć o tym aucie, że jest to lokata kapitału? No poniekąd pewnie, no poniekąd na pewno tak, bo dziś no tam fakt, że nie śledzę rynku, ale no te silniki już nie są produkowane, a jednak mają coś sobie, jest takie, że jednak Fauer to Fauer. Także no mimo wszystko gdzieś tam z tego, co mi wiadomo, wartość tych aut rośnie. Tak, tylko że no, no na takie auto musisz mieć konkretnego kupca. Tak jak przykładowo, nie wiem, ja jestem na etapie, powiedzmy, szukania jakiegoś tam samochodu, tak przykładowo, chcę kupić samochód, jestem zwykłym jakimś tam użytkownikiem, no to w życiu bym takiego auta nie kupił, nie? Bo bym powiedział, co strzelam teraz, 100 koła za Audi, 2004 rok, jeszcze benzyna, 3.2, przecież to będzie dużo paliło, bla, 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 nie? Ale ktoś, kto siedzi w tym świecie motoryzacji tak trochę bardziej dokładnie, wie, co w tym samochodzie jest zrobione, wie, co ten samochód potrafi i tak dalej. I on by, czy tam ona by szukała, dana osoba by szukała takiego auta, to myślę, że bez problemu trafiłbyś na takiego klienta. Ale myślę, że ciężko byłoby go w Polsce sprzedać za jakieś rozsądne pieniądze, co? Prędzej to chyba na zagranicznych serwisach trzeba byłoby próbować. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. No to tak naprawdę, no tak jak mówisz, no zwykły, przeciętny Kowalski, tak to powiedzmy, no nie kupi takiego samochodu, no bo to jest duży silnik benzynie, on seryjnie będzie palił dużo. Jeszcze modyfikacje, które powodują to, że jego szwagier w garażu tego nie ogarnie, nie? No. Już tu nie mówię, że to jest duży silnik, bo tam tylko 1.9 TDI potrafi zrobić. No tak, no ale to jedna kwestia, że większy silnik, no większe koszty eksploatacji, bo i spalanie, i serwis, no bo jednak te 2 cylindry więcej.
Ale z drugiej strony też no, to jest jakby alternatywą, bo nie wiem jak to cenowo, ale powiedzmy, że w podobnych z grubsza pieniądzach, może nawet trochę mniej, jesteś w stanie kupić 2 litry turbo, tak, w tym samochodzie, które prawdopodobnie będzie mniej paliło, no bo to jest jednak mniejszy silnik. Moc ma podobną i no seryjne auto porównując, tak, no to będzie też pewnie łatwiej dostępna, bo przy licznie partii obrotów, no bo to jest silnik turbo, a tu masz wolną ssaka, którego trzeba zakręcić wyżej. No i kolejna sprawa, że nawet jak ktoś kupuje samochód, żeby go tam zmodyfikować, tak, no to łatwiej jest zmodyfikować 2.0 turbo, gdzie już jest system turbo. No właśnie. Nie, więc tam się po prostu większe turbo wrzuca, jakieś tam rzeczy robi, a nie trzeba budować tego całego układu od zera, tak? Tak. I to tam jak masz już przygotowane, powiedzmy wstępnie, orurowanie czy coś, tak, zmieniasz intercooler, ewentualnie średnicę tych rur, to nie ma problemu, nie? Natomiast no tutaj, no sam też w tamtym odcinku mówiłeś, że tutaj silnik był rozebrany, że odprężony podkładką i tak dalej, no to jest już tak, tu już jest dużo zabawy i mówię, no nie każdy też warsztat, ja wiem po swoim aucie, też kurczę, teraz jestem na etapie wymiany. Wcisnę gaz do podłogi. Ale i czułem, kurde, takie zastanowienie się trochę. Auto tak jakby nie wiedziało, co ma zrobić, nie wiem. Znaczy no, wcisnąłeś gaz i odpuściłeś, także wiesz, aha, auto automatycznie zredukowało, no ale że odpuściłeś w międzyczasie gaz, no to już nie ciągnęło dalej tej mocy, tylko się toczyło dalej swoją prędkością, no, na wyższym biegu. Okej. Okay. Nie, no i takim autem no, trzeba przyzwyczaić się i nauczyć też przede wszystkim jeździć, co nie jest właśnie, no ja mam 200 koni, okej, fajnie, spoko, ale no mimo wszystko... A propos automatu, jest jeszcze jedna kwestia, że skrzynia dostosowuje się do Ciebie, tak? Jak często deptasz, no to samochód gdzieś tam będzie dłużej trzymał auto na obrotach na niższym biegu, a jak jeździsz spokojnie, no to on sobie będzie szybciej zmieniał te biegi, żeby gdzieś tam te niższe obroty utrzymywać, tak? Czyli ja jeżdżę teraz na Twoje charakterystyce, tak, i Ty pewnie deptasz. Właśnie odwrotnie, ja na co dzień jeżdżę na spokojnie, dlatego tak jak mówisz, że no wrzuciłeś tam wyższe obroty, wskoczył jak wcisnąłeś gaz, no, a jak odpuściłeś gaz, no to on został na tym biegu wyższym, ale jakby no nie przyspieszał, tylko jechać ze stałą prędkością, on sobie za chwilę zbił z powrotem, znaczy wbił te kilka biegów do góry, nie? Aha, okej. Okay. No nic, no, pierwszy raz mam okazję prowadzić no, z piątką z przodu, nie? Jeśli chodzi o moc auto. Zawsze to tam jednak no, kończyło się na 300 koniach, więc dla mnie to jest trochę nowość, więc sorry widzowie, jak będziecie widzieli u mnie jakiś tam napływ emocji, to nie będzie to udawane po prostu, nie? Dobra, jak myślisz, jak z temperaturą już jest? No, już możemy lecieć. Tak? Dobra. O, uwaga, ptaszki. Jeszcze skrzynia pewnie się musi dogrzać, ale no to, już możemy szybciej. No to wiesz co, to pojedziemy jeszcze tu w prawo. Na tej dwupasmówce zawrócimy na rondzie ku słońcu i myślę, że wtedy już to spokojnie. Pewnie wiesz, dużo by dało, tak jakbym go deptał non-stop, nie? To by zdecydowanie szybciej się to wszystko nagrało. No ale też chcę wyczuć to auto po prostu. No wiesz, no kurde, no każdym autem jeździ się tak samo, tak? Masz kierownicę, gaz, hamulec, no czasem sprzęgło, jak nie masz automatu. No jednak tutaj trochę pokory trzeba mieć dla tego auta. Jak to tam wyjdzie? A słuchaj, no kurde, jak ja jechałem swoim, ja się 10 razy zastanawiałem, czy na pewno mam na tyle dużo miejsca, żeby te 100-200 zrobić. No. Na tym, no to no, będzie co najmniej ze 3 razy szybciej. Może tak być. Skromnie powiesz, jaki, nie? Może tak być. Jaki ty miałeś tam czas u siebie 100-200? 28. I to z czwórki jechałem. Tam w komentarzach mi pisali ludzie, pozdrawiam was serdecznie, żebym z trójki następnym razem spróbował, nie? I ten, i na razie mam poumawianych sporo tam jakichś tematów, będę miał chwilę, że tak to nazwę, luzu, no to na pewno będę chciał sprawdzić raz jeszcze, nie?
I wtedy faktycznie strój będę ruszał. Zresztą mi pisali, że 0,100 słaby wyszedł. No też mi tak wydaje, bo osiągnąłem praktycznie czasy serii, nie? Ale ten. No ale mówię, no zobaczymy. No na razie wystartowałem z tą serią, więc jeśli chodzi o manuale, no to jednak, trzeba poznać auto i wiedzieć, w jakim zakresie obrotów najlepiej zmienić bieg i tak dalej. Przede wszystkim trochę nim pojeździć, nie? No, tak. No tutaj z automatem jest na tyle komfort, że on wie, kiedy zmienić bieg, nie? Jeszcze to jest ten DSG, to już w ogóle, nie? Plus przemówka, to nie ma żadnego problemu, nie? A powiedz mi, jaki to jest model skrzyni, bo są DQ 250? 250, tak, okay. To jest to. To jest to, DQ 500 występowało w tej budzie w RS 5 na pewno i nie wiem, czy nie tylko w RS 5, Boże, w RS 3. RS 3, okej. Gaz w połowie praktycznie. Nie można przesadzać w mieście. No. Ale fajnie też słychać tą turbinę, wiesz kiedy ona, tak, ona pracuje. Tak, kurde, tak, fajnie. Wiesz, no to auto ma takie jakby dwa charaktery w jednym, że jak jedziesz sobie spokojnie tam do tych 3000, do 1000 obrotów, To się toczysz tam, nie korzystasz za bardzo z turbiny. No, turbina gdzieś tam wstaje wcześniej, wiadomo, ale no nie krzesa wtedy pełnej mocy. Także toczysz się spokojnie po mieście, możesz słuchać tego dźwięku. No, jak trzeba przydepnąć, czy jak chcesz bardziej posłuchać dźwięku, no to wiesz. To deptasz, nie? No tak, no 2000 obrotów praktycznie cały czas trzymam. I spoko się jedzie, nie? No tak, no auto ma wystarczająco mocy, tak? Przy takich obrotach do takiej jazdy miejskiej, no spokojnie, tak? No samo to, że sześciocylindrowy wolnosak, nie? No to już jest co najmniej o 50% lepiej niż czterocylindrowy wolnosak, bo masz te dwa cylindry więcej, nie? Tak. To już masz większy moment, tam nie mówię już o mocy, ale większy moment i tak dalej. Jakie spalanie? 15,8 średnie. Wyzerwaje się może? Nie, on się zeruje po odpaleniu. Znaczy w sensie jak dłużej auto stoi zgaszone, no to komputer się zeruje. Dobra, no to mamy 16 litrów na rozgrzanie silnika i skrzyni i tego wszystkiego. No to kurde, jazda na co dzień tym samochodem jest droga, nie? Ktoś by mógł pomyśleć, że trójka jest tanim autem, no, zwykłą 1.6 może i tak, nie? Ale... Czy wiesz, drogie, niedrogie, no w tym momencie tak naprawdę te nowe samochody z turbo, z silnikami zery downsizingu, no to też jak podeptasz, no to też nie będą miały wcale jakiegoś dużo mniejszego tego spalania. No w sumie tak. Także dla głupiego przykładu teraz mamy 15,5 litra. I tak jest troszkę zawyżony wynik, bo jednak trzymaliśmy go na zimnym silniku na parkingu, zanim wyjechaliśmy, więc to już podbiło troszkę spalanie. A do głupiego przykładu teraz BMW, którą jeżdżę na co dzień z silnikiem 1.6, no wczoraj sprawdzałem po komputerze, to mi pokazywało z jazdy, z samej jazdy po mieście 11 litrów. Więc 1.6 jest to, 100 tam jest 15-16 koni. 122. A, 122, sorry, no. Rzeczywiście, bo to polift. 122 konie, 1.6 i 11 litrów spalania, a 3.2 500 koni i 15 litrów spalania. Nie jest 5 razy większa moc. Te 4 litry to tutaj, no to jest taki niewielka różnica moim zdaniem. No nie. No mój na przykład też, jak jeżdżę, jak powiedzmy emeryt, nie obrażając emerytów oczywiście, to też te 11-12 muszę liczyć, tam z dwa razy może przydepnę, żeby wyprzedzić czy coś, nie? Czy wiesz, no też trzeba jednak jakby to ująć, że teraz jeździmy, nie ma ruchu dzisiaj, tak? No jest niedziela, poranek, spokojnie na drodze, nie? Tak, no tak naprawdę w tym samochodzie jak się jeździ po mieście. W takich faktycznych miejskich warunkach. W ciągu, nie? tygodnia, tak w typowych miejskich warunkach, no to około 18-20 litrów trzeba liczyć. Nie? Więc już wtedy 20-11, no to jest jednak dwukrotna różnica. Moment, kurde. Dokładnie.
Ale fajnie wgniata. Wiesz, ja byłem przygotowany, że wcisnę, nic ci nie mówiłem. Pamiętam, jak mnie właśnie też wtedy przewiozłeś, jak nagrywaliśmy ten pierwszy film, to mówię sobie, kurczę, 500 koni, no dobra, coś tam czuć, lekko wgniata, nie? No ale ty tam pewnie leciutko jechałeś i później jak przyspieszyłeś, no to kurczę, zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, nie? I właśnie, co mi się najbardziej podoba w takich samochodach, nie? Ja to zawsze będę mówił, będę powtarzał i będę na pewno też dążył do tego, żeby coś takiego kiedyś też mieć. Nie mówię koniecznie o Audi A3, ale taki wilk w owczej skórze, nie? To jest, kurde, zarąbiste właśnie, nie? Auto niepozorne. To mi się podoba w tym samochodzie właśnie, że no jest tam ubrane w te zderzaki S3, także widać, że to nie jest typowo seryjna Audica z jakimś tam 1.6.2.0, no ale wciąż jednak nie spodziewasz się aż takiej mocy po tym samochodzie. No tak, ale jak masz jakiegoś tam, nie wiem, ze zderzakami S-Line'a, no to dlaczego 1.6 do nich też nie włożyć, nie? Przecież można. No też w sumie no są S-Line, więc to z grubsza podobnie wygląda. Dobra, tu trochę wydechy i trochę też hamulce pewnie mogą zdradzać, ale no taki właśnie przeciętna osoba. Ja kiedyś, jak byłem właśnie tą przeciętną osobą w branży motoryzacyjnej, to ja nie zwracam w ogóle uwagi na to, że o, duży zacisk, o, to dużo ma mocy, nie? Totalnie na to nie zwracałem uwagi, nie? Tak naprawdę, no to pierwsze, co zdradza najwięcej, no to dźwięk, tak? Tak. Od dźwięku nie ukryjesz. No nie. Znaczy, no, są wydechy aktywne i tak dalej, no tutaj akurat nie ma. No i moi drodzy, widzimy się u mnie w domu. Nie jest to takie standardowe zakończenie, jakie bym też sam oczekiwał, natomiast nie chciałem zostawiać tego materiału w takiej formie, że po prostu no, nic bym nie powiedział. Natomiast nie mogliśmy dokończyć tej jazdy takiej, można powiedzieć, lightowej, spokojnie sobie porozmawiać. Miała miejsce po prostu awaria, auto odmówiło posłuszeństwa i musieliśmy się po prostu ratować lawetą. Co dokładnie się wydarzyło, to będzie opowiedziane w kolejnym odcinku, który będzie udostępniony dzień po tym nagraniu i tam właściciel auta dokładnie nam opowie, co wydarzyło się podczas tych nagrań i dlaczego też mieliśmy takie, można powiedzieć w cudzysłowie, opóźnienie, czyli nie nagrywaliśmy tak jakby od razu jakiegoś kolejnego dnia czy kolejnego tygodnia, tylko no było kilka miesięcy przerwy. Zapraszam Was na obejrzenie właśnie kolejnego materiału oraz materiału, który jest już dla Was dostępny, czyli pełna konfrontacja tej Audi A3, 3.2 turbo, ponad 500 koni. Mamy już pomierzone wszystkie czasy, 0-100, 100-200 na niemieckiej autostradzie, także serdecznie Was zapraszam. Tutaj wyświetli Wam się karta, gdzie będziecie mogli obejrzeć ten materiał. Dzięki za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie również będą takie kwestie poruszone, co bym nawet się nie spodziewał, że tak to może wyglądać. Ale nie będę tu spoilerował, obejrzyjcie sobie kolejny materiał. Trzymajcie się, cześć!